domu rodzinnym zawsze na pierwszym miejscu stała polska niepodległość, a na drugim miejscu jakość gospodarstwa rolnego, które prowadzili rodzice. Ja bywałem zaangażowany we wszystko to, co służyło właściwie Polsce, ale kochałem konie. Ponad wszystko konie. I te konie służyły mi do pilnowania pola, do własnego jakiegoś życia się z tym siodłem, no i do całości utrzymania gospodarstwa, żeby tego nie było, proszę Państwa, jakieś kradzieże czy inna rzecz. A teraz chciałbym powiedzieć jedną sprawę jeszcze, taką, proszę Państwa, ważną. Pierwszego dnia, kiedy zaatakowano nas, Polskę, no to stała się rzecz taka, że Niemcy, jak Państwo pamiętają znakomicie, zbombardowali wszystkie mosty na Wiśle. Na czym to polegało? Jest wiele konnicy w naszych armiach. To jak zbombardujemy mosty, to jak oni się dostaną na drugą stronę Wisły, proszę Państwa? A no jak one to zrobią? A moje konie w gospodarstwie Łęk-Pelin, 44 hektary, wszystkie pływały, proszę Państwa. Ja kochałem pływać za koniem. Nie wolno siadać na konia. Nigdy. Za koniem trzeba tylko płynąć, proszę Państwa, przyczepiając mu się do piersi przez sznurek, ewentualnie trzymając go nieźle za ogon, jeśli on już jest do tego przysposobiony. Tak, i konie wtedy pływają. Proszę Państwa, ja w naszym gospodarstwie 7 szwadronów kawalerii się znalazło z tymi swoimi końmi, które nie można było przeprowadzić przez Wisłę, bo nasza kawaleria niekoniecznie umiała płynąć za końmi, ale przecież wiadomo było, że u nas trzeba się dostać na drugą stronę Wisły, bo tutaj przecież idą obce siły i mogą tą naszą kawalerię. I proszę Państwa, to już ja wymyśliłem z mężem naszej gospodyni i kucharki Weroniki Ciszko, a on się nazywał, ten jej mąż, który u nas w gospodarstwie z nią się ożenił, Stefan Sieracki. Ja mówię do Stefana, słuchaj Stefan, my te konie musimy przeprowadzić na drugą stronę Wisły, a tutaj tyle tych koni u nas, 7 szwadronów, proszę Państwa, to jest potęga koni. Więc ja mówię, a Stefan zbladł, no to jak będziemy robić? A ja do niego mówię, walimy prosto do Wisły, ty pleciesz koszyki. Przecież. A na środku Wisły jest duża wyspa, taka, na której rośnie wiklina. To my się do tej wyspy dostaniemy z naszymi końmi, ty pleciesz koszyki, takie duże koszyki, na koszyki idą karabiny maszynowe i tego, bo przecież kawaleria. Kawaleria polska posiada dużo broni automatycznej też, proszę Państwa. I myśmy z tym Stefanem, proszę Państwa, od samego rana do godziny 16:28 przeprowadzili 6 szwadronów kawalerii przez Wisłę, proszę Państwa.
Żadnemu konikowi nie stało się nic. Żaden kawalerzysta nie został w jakiś sposób uszkodzony. I myślę sobie tak, że to był mój właściwie największy taki, największa taka sprawa, w której ja tak mocno się zaangażowałem dla ojczyzny i bezpośrednio, proszę Państwa. No, dużo rzeczy jeszcze robiłem. Przede wszystkim, proszę Państwa, niszczyłem zagłuszarki. Niszczyłem. Zrobiono, proszę Państwa, ze mnie faceta, który będzie zagłuszał. Ja początkowo krzyknąłem, nie, ale później sobie wymyśliłem, że tak. I ja ich zagłuszałem, proszę Państwa. Coś na małą herbatę i kawę zostało do wspomnień jeszcze, jeżeli pan taki uprzejmy. To koniec, no. Nie, ale to się, nikt się nie rozchodzi. Tylko miejmy, że tak powiem, za sobą część oficjalną, a artystyczna tak zwana, czy towarzyska, może trwać tak długo, jak długo będziemy mieli ochotę. Ale jeszcze tam ale mnóstwo rzeczy, jeszcze no, proszę Państwa, te konie, kupnęliśmy ze Stefanem na tego i przeszliśmy, proszę Państwa, na naszych koniach, które pływały, bo u mnie w gospodarstwie wszystkie konie pływały, a to było takie gospodarstwo, które było na wodnych takich troszkę miejscach. No i proszę Państwa, zrobiliśmy maksymalnie. Kawaleria przeszła. Całkowicie pojechała bronić Rzeczypospolitej i ja myślę, że to wtedy było największe moje. A to, że ja popsułem, proszę Państwa, 100 zagłuszarek przede wszystkim 10 albo 15 potężnych zagłuszarek o 1000. To było w 1000 latach, proszę Państwa, to one szalały i przestały się.